Witam Państwa w nowym miesiącu. Na kartach kalendarzy wtorek, 1 grudnia. W tym wydaniu Wiadomości Telewizji Imperium opowiemy o świętym Mikołaju, który niebawem zawita do naszego miasta. Sprawdzimy, co dzieje się na dworcu PKP i odwiedzimy nietypową szkołę. Agnieszka Baron, zapraszam. 6 grudnia święty Mikołaj odwiedzi grzeczne dzieci i kino Amok. Podczas spotkania z tym niezwykłym gościem dzieci poznają historię świętego, będzie wspólne śpiewanie piosenek i zabawa. Mikołaj przekaże też najmłodszym przygotowane wcześniej przez rodziców prezenty. Świąteczny klimat wprowadzi też wszystkich film Magiczne Święta Kacpra i Emmy, który otworzy drugą edycję kinowego cyklu Dzieciaki na Horyzoncie. Mikołajki w Amoku wystartują 6 grudnia o godzinie 15:30. Biblioteka ma świetną wiadomość dla wszystkich zabieganych i zapracowanych, którzy zapomnieli lub nie mogli z różnych względów zwrócić w terminie wypożyczonych książek. Święty Mikołaj w prezencie przynosi amnestię i umarza kary. W najbliższą sobotę, 5 grudnia, przeterminowane książki, gry planszowe i inne zbiory będzie można oddać bez żadnych konsekwencji. Za nami pierwsze zajęcia w ramach projektu Juniorzy Seniorom. Wolontariusze ze szkoły ZSTiO przemienili się z uczniów w profesorów. Ich uczniowie to tegoroczni studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Duża różnica wieku, około 40 lat, nie stanowiła dużej przeszkody. Młodzież cierpliwie przekazywała swoją wiedzę i umiejętności z zakresu informacji technologicznej. Zapewne będzie to owocny czas zarówno dla studentów, jak i profesorów. Na koniec roku wyznaczono termin zakończenia prac remontowych na dworcu PKP. Tymczasem, jak czytamy w informacji z biura prasowego PKP, termin może się nieco przesunąć. Ze względu na pojawiające się problemy techniczne oraz konieczność wykonania robót dodatkowych, prace w tunelu T2 ulegną przesunięciu. W czasie jego wyłączenia z użytkowania możliwość najszybszego dotarcia na perony zapewnia utrzymanie obsługi w miejscu, w którym realizowana jest obecnie, czyli w dworcu tymczasowym. Jak zaznaczył w piśmie Maciej Bułtowicz z biura prasowego, to niewielkie przesunięcie prac nie powoduje zagrożenia utraty unijnego dofinansowania. 10 dzieci, 3 dorosłych opiekunów, domek w spokojnej dzielnicy na uboczu z dużym ogrodem. To nie opis wielodzietnej rodziny, a szkoły, będąc poprawnym, wolnej szkoły. Pierwszej tego typu placówce w naszym mieście, która od sierpnia działa w Bojkowie. Tutaj to dzieci mówią, co, kiedy i jak chcą robić. Oczywiście nauczyciele, czyli mentorzy, uczą też czytać czy pisać, ale bez przymusu. Aby rozmaicić zabawę, zapraszani są też ciekawi goście. Dzisiaj, jak co wtorek, wolną szkołę odwiedził trener capoeira. Ogólnie wolna szkoła to jest jakby takie miejsce edukacji, które jest uwolnione od systemu, czyli jakby funkcjonuje troszeczkę poza tym głównym nurtem edukacyjnym i dzięki temu możemy odpowiadać na takie edukacyjne potrzeby tych osób, które są w szkole, czyli możemy jakby skupić się na dzieciach, nie musimy się skupiać na wykładniach, programach, na różnych instytucjach kontrolujących, tylko możemy się skupić na tym, żeby po prostu uczyć się z dziećmi tego, co akurat ich interesuje i tego, jakby co im jest w danym momencie potrzebne. Dla mnie różnica jest taka zasadnicza, to znaczy jest bardzo duża autonomia pozostawiona nauczycielom, a właściwie wolimy używać tutaj określenia mentor. Capoeira w przedszkolu, dlaczego? Jakie to daje możliwości dzieciakom? No przede wszystkim capoeira jest bardzo wszechstronną i ogólnorozwojową dyscypliną. W Brazylii na przykład jest prowadzona, zajęcia są prowadzone nie tylko w przedszkolu, ale też w szkołach, to są normalne elementy programu oświaty ze względu właśnie na jej różnorodność i ogólnorozwojowość. Mało chyba która dyscyplina łączy tak rozbieżne, nazwijmy to ze sobą, dziedziny, czyli i muzykę, a jednocześnie sport, grę na instrumentach, aktywność fizyczną, gibkość. Takich zajęć stricte, takich jak na planie, no to staramy się jakby w każdym tygodniu po prostu zapewnić przynajmniej tą minimalną zajęć z, jakby z nauki czytania i pisania, minimalną zajęć, ilość zajęć z matematyki, przyrody i tak dalej, z angielski oczywiście. Oprócz tego z takich mniej typowych rzeczy to mamy 2 razy w miesiącu wyjścia na miasto. Popatrz, to jest mikrofon, pani mi zadaje pytania i odpowiadam. To jest wywiad. Podoba ci się? Chciałabyś też odpowiedzieć na jakieś pytanie?
Nie, dzisiaj nie, niespecjalnie. Następnym razem? Tak. Tak. I to jest to. Mamy w sobie zgodę na to, żeby dziecko nam odmówiło. Żeby nam odmówiło uczestnictwa w jakimś zajęciu. My się na to nie obrażamy. Uważamy, że to jest bardzo fajnie. I też szkoda, że w przeszłości nie mieliśmy takiej możliwości. Czyli uczestnictwa w tym, to nam się proponuje, jeżeli w danym momencie odczuwamy do tego chęć. Podoba ci się tutaj? Tak. Dlaczego? Dlatego, że jest fajnie i dlatego, że to są fajne zabawki. Fajne zabawki, a jak ci się zajęcia podobają, na przykład dzisiejsze z capoeiry? Bardzo fajne są i robię to, co mówi pan Sebastian. I to wszystko we wtorkowym wydaniu wiadomości Telewizji Imperium. Wyniki naszej pracy można śledzić w sieci kablowej Imperium Telekom i w internecie na tvimperium.pl po serwisie Sport i prognoza pogody na nieco cieplejszą środę. Dziękuję za dziś, a na jutrzejsze wydanie zapraszam w imieniu Tomka Czojka. Życzę miłego popołudnia.